Witam Was serdecznie w pierwszym w tym roku, jak i w tej FIFA odcineczku po prostu z futa. Dzisiaj sobie zagramy tak na rozgrzewkę dwa spotkania w Division Rivals. Pokażę Wam parę rzeczy i na początku może, żeby się rozgrzać, otworzymy paczkę. No generalnie wiem, że nie jest to najlepszy moment, żeby zaczynać taką serię. Trochę się spóźniłem, ale to wiecie. To jest taki test, czy chcielibyście w przyszłości coś takiego. A tutaj otwórzmy jedną paczkę, tak żeby w coś tyle leciało. To jest paczka z Team of the Week, to może coś fajnego trafimy na pewno. Oczywiście, że nie. Dobra, zobaczmy. Belgia, Włochy, to już wiadomo. Ej, Donnarumma. Czy mi się nie wydaje? Ale jajca, Donnarumma. No i proszę bardzo, bardzo dobry traf na samym początku. Będzie do SBC. Ewentualnie przetestujemy. No nie, przeminąłem walkout, jestem baranem. Generalnie tak wygląda mój skład, to chciałbym Wam pokazać. Tak w ramach tutaj napoczęcia. Kurczę, nie wierzę, że pominąłem walkouta. Dajmy go sobie tutaj. Albo dobra, nie chce mi się teraz. Tak wygląda aktualnie mój skład. Tutaj był De Bruyne, ale również trafiłem Rashforda z zwykłej wymiany Premier League. No i to tyle. Myślę, że można przejść do spotkania. Myślę też nad zrobieniem Sola Campbella SBC, póki jeszcze jest, bo w sumie wyniesie mnie to poniżej 500 000. Przez to, że mam karty w klubie. A jeszcze wiadomo, tam są fajne paczuszki. No to teraz widzimy się już pewnie na składzie przeciwnika. No i tak tutaj się będzie prezentował nasz przeciwnik. No nie ma tragedii. Powiem Wam, że przed chwilą grałem na goście, co miał w składzie ikonę Pele, no jakieś tam 4 ikony, reszta czerwone karty, wszystko. I nie było źle. Udało się ugrać. Generalnie forma ostatnio jest, poza FUT Champions, bo wtedy były wylewy. No i co? No to gramy. Gareth Bale, galereta, La Croqueta, dorzuca i dupa. Ajajajajaj, jak to nie weszło, Rashford. Nowy nabytek. W sumie to tak nie wiem, na jaki temat mogę tutaj pogadać. Tak to jest, jak się nagrywa raz na rok odcinek z FIFA. Rzut rożny dla przeciwnika, nienawidzę rzutów rożnych. Ajajaj, kurczę, dlatego nienawidzę właśnie, nie wiem jak to bronić. Nawet jak wyjdę bramkarzem, to wtedy gdzie indziej wrzucę. Eden Hazard, Hazard. Dobra, nie ma nikogo poza nim. Kręćmy się. Wróbmy w pole przeciwnika. To trwa za długo zdecydowanie. No bez sensu. O, Benjeder, jak tego nie trafimy, to jesteśmy bawał. Co on zrobił? No nie no. Dobra. Rozgrywamy tutaj przeciwnika, Rashford. Kurczę. Coraz ciężej się gra. Bale. I broni Courtois? Chyba, tak. Teraz nie no, rożnych też nie umiem strzelać. Jeszcze mi zawsze jak ktoś wie, jak zrobić, żeby kurduple nie chodziły na pierwszy słupek, zarówno w obronie, jak w ataku, to niech napisze. To jest najbardziej denerwująca rzecz. Non-stop albo Kante, albo Benjeder, albo inny placek na krótki słupek idzie. Benjeder! No i znowu Courtois. Halo! Halo! Co tu się dzieje? Byle nie po kontrataku stracić. Byle nie po kontrataku. To jest najgorsza możliwa metoda na stracenie bramki. No i dupa po kontrataku, zawsze to samo. Srach jakiś. Sorry niektórych fanów. To znaczy, no nieważne. Nie było tematu, bardzo ładny strzał króla. O, zobaczmy tutaj Mohamed Salah trochę się zmienił od ostatniego czasu, jak go widzieliśmy, jak zdobywał bramkę, ale to się zdarza. Zobaczymy statystyki z naszym przeciwnikiem, co bardzo lubi oglądać animacje oraz longshoty. Zobaczmy, same strzały z... no nie... a dobra, porożnym jeszcze strzelał, dobra. A zrobimy zmiany, bo mnie wnerwia ten przeciwnik. Carlosa Teveza sobie kiedyś zrobiłem. Generalnie nie wiem, czy wiecie, tutaj od razu zaproszę Was na fanpage, bo na fanpage'u było widać, ten Eden Hazard jest niewymienny, trafiony z paczuszki. I ten traf był akurat pokazany na grupie albo na fanpage'u. Także zapraszam, linki w opisie. Podanie do niego, Carlos. Dobra, jeszcze spróbujmy. Rzut wolny, proszę bardzo. A strzelę sobie bezpośrednio, zaszaleję. Nie wiem kim. Może właśnie Carlosem, jako że tak ładnie wywalczył. Czemu Rashford dostał w pierdziel, czy co się stało? Nie wiem. Dobra, ale strzelmy Carlosem Tevezem. Myślę, że to będzie lepsza decyzja. PLKD widziałem, że w jakiś taki sposób Pogba ładuje, to ja nie właduję. I myk. No ja nie właduję. Carlos Tevez. Precyzyjne. O kurde, ale się tam ruszył. Stał tam jeszcze, zanim w ogóle pomyślałem o strzale. Jest! Marcus Rashford. Jak teraz nie strzelisz, to cię ściągam. Po co Drivena robiłem? To nie ta FIFA. Szybkie zmiany taktyczne. Bez sensu, jesteś Rashford. Dobra, wprowadzamy Felipe Andersona i Lukasa za... A, za Hazarda. Zwykle Bale'a ściągam, ale niech stracę. Dobra, rzut rożny. O, Bale jest na bliskim. Dobra, ale do dupy to dorzucił Felipe. Ale szybkie przejęcie mamy i Carlos Tevez do Lukasa. Lukas. I nie ma gola. No nie wierzę po prostu. Na odcinku nigdy nic nie wejdzie. Ale Lukas szybko przejęcie. Jak teraz Bale nie trafi. No nie wierzę po prostu. To jest... Dobrze, że to jest chociaż nagrywane, no. No nie. Widzimy. Zabrakło najważniejszego. No, lewa noga Kun Aguero. On się nie myli. Ten człowiek ma long shot, jak w rzeczywistości, czyli doskonały. Zobaczmy tego szaleńczego, radosnego. Co się stało? No dobra, po prostu się zbagowało. Tutaj Varan klęka, robi pokłony. Zobaczmy, zobaczmy. Ach, hukniemy jak on uwal... No nie, no dupa, to nie ma sensu po prostu. Zaczęli latać do piłki, a nie od piłki. Strzel to. Ojejaj, ależ blisko. Bale, no i prosto w przeciwnika. Ale strzelił potężnie, trzeba przyznać. Gareth Tevez. No ja... Nie no, mieliśmy, no powiem tak. Mieliśmy przegrać i przegraliśmy. To siła wyższa już zadecydowała. Zobaczmy jeszcze statystyki, on oddawał strzały, no dobra, nawet te strzały z dystansu, nie zmieniałem tego. No dawajcie, minus 32, no tak jak sądziłem, mniej się nie dało. Zobaczmy na jaki skład zwycięzcy dzisiejsze nasze koło fortuny natrafi. To co powiedziałem nie miało sensu, ale zobaczmy. O, ma Zole, chciałem kupić właśnie Zole, ale jak to się mówi, trudno. Utracono połączenie z przeciwnikiem. Easy win. Mam nadzieję, że nie stracę punktów, w sensie easy remis. Może ten przeciwnik będzie silniejszy mentalnie. Zobaczmy jego skład na pocie... O kurde. A no tak, tamten skład był zbyt... Jaka piękna jest ta gra. Tamten skład był po prostu zbyt jakiś blady czy złoty. Albo ma... Kurczę, ale ten mecz to jest kopanina straszna. O, Stoiczkow. Nie no! No zapomniałem po prostu, że trzeba zrobić debilny taniec ikoną po takiej bramce. No co za dzban. Zobaczmy jeszcze raz tą piękną i urokliwą bramkę. O, proszę bardzo, cyk. Na pustą dobitka. Pasja groźna. Szut rożny. Czyli 3-0. João Cancelo. Najwyższy na boisku. Nie no, po prostu. Ja bym wyszedł po prostu. Czemu ja się powtarzam? Bo jestem zdenerwowany. Nie da się grać na nagrywkach. Po prostu się nie da. Podziwiam wszystkich. Benjeder. No. Eden Hazard. Proszę, rzut karny. Ja nie trafię karnego. Ja nigdy nie trafię karnych. Powiedzcie mi, gdzie strzelić. Będzie dla was. No zobaczymy. Eden Hazard. On się nie myli z takich sytuacji. Zobaczmy to. W środek? Nie sądzę. No. Widzisz, jak mi doradzałeś, baranie? No, ostatni raz się ciebie posłuchałem. Miałem strzelić w prawo, ale za późno zmieniłem kierunek gałki. Ej, ale zobaczmy, gościu się nazywa Arsenal, to możemy powiedzieć, że mu dajemy fory. Oficjalnie. Tak samo jak dajemy zejść z boiska panowi Benjederowi za to, że nic nie zrobił jeszcze. I Hazardowi... A dobra, Hazard niech sobie... A zresztą spierdzielił karnego, to niech siedzi. Rozklepujemy, ale czy coś z tego będzie? Bo nie sądzę. Oczywiście, że nie. Proszę, Markus. Markus, czemu strzelił się jak ostatni bałwan? Chyba że... Tevez. Jest, proszę bardzo, piękny gol, pomijany. Zrobimy zmiany jeszcze jedne, bo czemu by się oszczędzać, co? Messi? No, ja już zrobiłem dwie zmiany, o kurczę. Dobra, to niech sobie wejdzie Lukas, bo jak to się mówi... Ej, 2-1, ja byłem przekonany, że jest 3-1. Ej, to nie jest tak źle. Nadrabiamy to, pany. Dobra. Anderson. Wiem, że nie jesteś najszybszy na boisku, ale jak to się mówi, chociaż coś postaraj się. Tevez! Tevez! Placek dla nas, proszę bardzo! Bale? No jak widzimy, to było calculated podanie, a nie strzał, dlatego nie było zielonego... zielonej otoczki, bo ja to tak podawałem. A, myśleliście, że strzelam. Tak, kicy to z was nie są. Teraz... Jak spierdzielił, typo. Lukas, 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 pokaż, że po coś cię wpuszczałem. Doskonałe podanie, zagranie, Kante i 3-2 dla nas, proszę bardzo. Kto nie wierzył, ten niech siedzi na... nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale wygrywamy. I rzut rożny, zobaczmy, jak tracimy wszystko. Dobrze, wyszedł bramkarzem taktycznie. Felipe Anderson. Anderson i volej. I 4-2. Pomijamy to, ale to była piękna bramka. Drużynowa, esportowa, freestylero, wygrajnero. Kto nie wierzył po tym rzucie karnym, że wygram? Bo ja przyznam się, że nie wierzyłem. Już miałem ryczkwitować, ale myślałem, że było 3-0 i w sumie zobaczę potem, czemu nie było 3-0. Paradoksalnie to chyba on nas bardziej cisnął. Zobaczmy statystyki, ale myślę, że odcinek bardzo dobry. Tak w skali wlewu to przelało szklankę, więc nie dało się nawet za dużo wylać. To, co powiedziałem, nie miało najmniejszego sensu, ale trudno. Wygrano to wygrano, zobaczmy, czy dostaniemy z powrotem te 32 punkty za pokonanie takiego oto... No oczywiście, że nie dostaniemy, zawsze się dostaje mniej po wygranej. To nie, ale jak to się mówi, pozytywnie, pozytywnie, przynajmniej mamy zagwarantowaną drugą dywizję, drugą rangę. Wiecie co, tam drugie najwyższe w nagrodach. Na koniec jeszcze bym w sumie otworzył paczkę, ale odzbierzemy, proszę bardzo, piłkarza FUT. No i napiszcie, czy chcecie serię z FUT-a, jak oceniacie odcinek w skali wlewu. No i do zobaczenia, hej.